because giving up is not an option. And when you feel like you've reached your limit, it's only the beginning. That's when it's time to dig deep, to find the courage to push some more. Because if you got the drive, the discipline, and the resolve to do what it takes to make yourself great, then the rewards are endless. Right now. Tonight, those cats won't even be able to hear themselves think. Let's do it. The Jazz look to take charge at Energy Solutions Arena here in Salt Lake City, Utah. And we're gonna bring it to you. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. To jest oczywiście NBA. Tak, jest taka mała wstawka wprowadzająca. Nie chciałem się odzywać, nie chciałem przerywać tego dialogu. I co, jedziemy, przygotowania naprawdę pełną parą do jak najlepszej formy. Oczywiście będę starał się rozgrywać jak najlepiej, mieć jak najwięcej asyst. Tym razem gram przeciwko Houston Rockets i będzie to cholernie trudny mecz, cholernie trudny sprawdzian dla mnie. Wiecie co, na razie jeszcze będę komentował wam może w całości, jeśli te mecze będą długie, to wtedy powycinam jakieś skróty, ale na razie gram mało, także zobaczycie może dwa całe spotkania, może nawet dwie moje całe gry. Także zobaczmy, Howard naprawdę będzie ciężko Howarda, Hardena, do tego mamy Lina, którego będziemy musieli powstrzymać i nie jest to łatwe zadanie, tym bardziej, że na razie jeszcze mój zawodnik jest bardzo słaby. Słaby fizycznie, nie jest jeszcze tak szybki, jakbym chciał. 21-9, zobaczcie tą miażdżącą przewagę na początku. Czy ta zmiana, czyli wprowadzenie mnie na parkiet, da coś naszemu zespołowi, da dużo jakości? Muszę ryzykować, muszę próbować naprawdę ciekawych zagrań. Ale jak widzicie, na razie nasi zawodnicy naprawdę strasznie dają dupska, nic z tego nie wychodzi. Zobaczymy, spróbujmy tutaj Persona, muszę przykryć. Na razie jeszcze bez piłki, to jest pierwsza kwarta, spokojnie. Harden dostał czapę i teraz... A, jeszcze zebrał, jeszcze raz będzie. Jeszcze raz na spokojnie. Opóźnione i tak. Nie przypilnowałem go tak, trzeba. Pierwszy mój błąd, ale to nic, trzeba to odrobić. Numer 69 i... Trzeba tutaj jak najlepiej rozgrywać. Wróć, jedziemy. Weźmy pod kosz. Rzuć, no dlaczego tego nie rzuciłeś, miałbym asystę. Barks nad Hardenem, czy zrobi coś z tego? Nie wiem, czy zdążył. Good ball movement, jest okej. O, Howard. To jest właśnie Howard. Spróbujemy trójeczkę. Ajajajajaj, wypadło i teraz mam tutaj do krycia. Muszę lepiej grać w obronie, to jest jednak też ważne przy tym punktowaniu. Boże, jak ty to podałeś, człowieku? Spróbujemy jeszcze raz trójki? Czy nie? Jak myślicie? No i rzuć! Dlaczego tego nie rzuciłeś? Znowu good ball movement, ale znowu po raz drugi... Nic sobie z tego nie robią. Ale czapę dostałem. Uuu. Shot blocked.
Zobaczcie, co zrobił Harden. Ajajajajaj, power dunk, kurde. Ciężko. W tym pierwszym meczu dawałem sobie radę jeszcze, bo nie grałem już z takimi zawodnikami, jak teraz muszę się z nimi zmierzyć właśnie. Tak jest, piękny wjazd pod kosz. O to chodzi. Nie wiem, czy to Brooks, chyba to Brooks został przeze mnie ojechany, że tak powiem. Ja mam kryć Hardena? No czy was popieprzyło? Bark, rzucaj. I znowu trójka nieudana, cholera. Jest, dobrze i koniec pierwszej kwarty. Koniec pierwszej kwarty, na razie naprawdę pogrom. Kwarta numer 2 przed nami, witamy z powrotem, 30-13, naprawdę pogrom, na razie nie jesteśmy w stanie nic zrobić, tak jak już mówiłem poprzednim razem. No jest ciężko kryć takich zawodników właśnie jak Harden, tym bardziej, że jestem dużo słabszy od niego i nie mam szans, nawet dobrym ustawianiem się, nic nie mogę wskórać na razie. Dobrze, Lukas, dobrze. Nice, pięknie. 55-32. 16 sekund do końca tej kwarty. Dobra, nie mogę za długo tutaj stać. Dobrze zagrałem w obronie chyba. Ajajaj, jakbym takiego buzzera rzucił, to byłoby świetnie. No cóż, do przerwy 55-32, tak jak mówiłem. Jest najlepszy zawodnik, James Harden, 19 punktów, 4 zbiórki, 7 asyst. Zobaczmy na jego grę, tutaj ten power dunk niesamowity, naprawdę. No i wracamy w drugiej połowie. Tym razem zaczynam na ławce. Minuta 46 do końca i wchodzę na parkiet, na razie jeszcze bez asysty. Pięknie do... O, Kanter. Może z pół dystansu? Tak jest! Pierwszy! Pierwszy raz z pół dystansu, udało się. 4 punkty. Ocena C tylko. Na początku te oceny będą naprawdę bardzo, bardzo słabe. Ciężko jest cokolwiek wskórać. Bad block. Cholera. Cztery sekundy do końca i czy będą mu tu grać? Nie, musi rzucać. Oj! Dlaczego nikt tego nie zebrał? Zobaczmy raz jeszcze. No nic. Cholernie ciężko się tu gra, no ale spróbujmy raz jeszcze. Tak, dobre podanie. I powiedzcie mi, dlaczego on nie rzuca? Aj. Evans. Tak jest, pierwsza asysta i ocena C+. W końcu udało się, w końcu. Cannon. Aj, zjechał mnie jeden na jeden. Dynamic goals are the goals. Moje dwa następne rzuty? Fucking.
Pięknie. Double move leading to score, czyli dwa razy dwa nasze dobre rzuty z rzędu, dające punkty naszemu zespołowi. Zobaczcie, jak Lin kozuje, naprawdę gość jest niesamowity. 77-55, ten mecz już jest chyba przegrany według mnie. A i znowu buzzer nieudany. No cóż, nie zdążyłem. Ostatnia kwarta przed nami i zobaczmy. Nawet nie dostałem szansy zagrania. 116-73, ale dostaliśmy łomot od Houston Rockets. No cóż, pierwszy mecz w dzisiejszym odcinku już za nami. Zobaczmy teraz konferencję. Nic nie będę zmieniał. Really doesn't change at all. We can't let one bad game affect the way we go about things. We just gotta come into the next game like this never happened and execute like we know we're capable of doing. It's as simple as that, really. If you get too focused in on the results of the last game, you can end up changing things entirely every time you lose. And we're much better off sticking to what we know works. Even if it doesn't get us the win every single time. You feel me? No i zobaczmy, kurde, fani i local fan support niestety w dół. No cóż, zobaczmy, z kim gramy. Brooklyn Nets, a później Boston Celtics. Kontuzja. Na szczęście nie nasza. No i jedziemy z następnym meczem. W każdym odcinku dostaniecie dwa mecze, tak, myślę, że tak będzie najlepiej, najfajniej. Jeśli będę grał mało, to mogą być to trzy wtedy. Zobaczymy, na razie zarobiłem 748 punktów. Myślę, że około 2000. Zobaczcie. Boom! I zaczynamy. Znowu na ławce, niestety. Ok, minuta 50 do końca. Muszę sobie zmienić trochę wygląd naszego zioma, bo te białe mi się nie podobają ściągacze zbytnio. Terry. Jak on tak może? Serce mi się normalnie łamie, jak widzę, jak Terry tak robi. Draw foul! Będziemy mieli dwa osobiste. Jest jeden. I jest drugi, idealnie. Niby ocena B za te rzuty, ale 2 na 2 rzucone. To jest najważniejsze i Terry. Zebrał ktoś? Pięknie. Terry, zawsze lubiłem rzucać z tobą trójki. Teraz zrobię to nad tobą. Tak jest, boom! Co za początek tego spotkania w ogóle w moim wykonaniu. Po pierwsze mamy dwa punkty, teraz trójeczka. 100% skuteczność, na razie bardzo dobre spotkanie. Choć nie mam asyst, to gra się świetnie. Aj, Teremu prawie piłka została odebrana. Nie mogę naciskać zbytnio, żeby nie sfaulować. Znajdziemy tutaj Garnet jeszcze. Ej, Kevin, co ty robisz, człowiek? Zmień tą koszulkę na zieloną, a nie... Nie mogę jakoś, nie mogę po prostu. Jedziemy teraz. Tak jest i mamy asystę. 22-17. Trzeba pokazać im.
kto tu rządzi. Terry. Naprawdę byłem bardzo wkurzony, kiedy Terry, Garnett. No, powoli ten skład, który pokochałem właśnie w Bostonie Celtics, tracę wszystko. Także został Rondo. Nie siadło. Koniec pierwszej kwarty, no i zobaczmy, co nas czeka w kolejnej, tym razem z numerem drugim. Znowu zaczynam na ławce. Zobaczymy, 2 minuty 22 sekundy. Tyle dostałem czasu gry w dzisiejszym spotkaniu w drugiej kwarcie. Zobaczmy, czy tutaj jest Garnett, ale nie widzę Terry'ego. Terry już na ławce. Na razie odpoczywa. Nie mój zawodnik do krycia. Anderson. Jestem teraz na shooting guard, więc zmieniono mi pozycję, zobaczmy. Ale ciasno trochę tutaj. Tu jestem, możesz grać. Zepsułem to. Kurde. Allow score of turnover. Kurde, moja strata i przez to tracimy punkty. Minuta 30. No nic. Zepsułem. Ocena C. Muszę to naprawić. Wow. Jestem trochę słaby fizycznie na razie. Tak jest, proszę, trójeczka. Boom, asysta. Numer 2 w dzisiejszym spotkaniu. Na początku mogę wam to bez skrótów pokazywać, a potem, kiedy już będę grał więcej w meczach, dostaniecie skróty po prostu, tak jak dostaliście w poprzednim odcinku z numerem 1. Ale mnie zjechał, no ale trochę większy jest. Dobra, próbujemy. Aj! Tutaj. Chociaż dobre zagranie. Tyłem do kosza, tak jest. To też trzeba umieć zagrać, naprawdę. 37, 36, no i 30 sekund do końca. Zobaczmy, jak to się wszystko jeszcze rozwinie. Skuteczność spadła mi do 50%. Możesz mi grać. Proszę. Tak jest! Trójeczka, o to chodzi. Kurde, rzucił. A jest, nie wpadło. Fuck yeah. 40-36. Czteropunktowe przeprowadzenie do przerwy. Oj, będą emocje w drugiej. 12 punktów. Alec Burks. 12 punktów, więc brakuje mi 4 punkty do niego. Ale Terry, proszę cię, naprawdę. Seriously. Jeśli nie wiecie po prostu, o co chodzi, jestem kibicem Bostonu Celtic i... I wiecie, kiedy muszę grać przeciwko Terremu Garnettowi, którzy do niedawna jeszcze byli w Bostonie, to jest naprawdę źle. Asysta, good ball movement, kolejna dobra akcja w moim wykonaniu. 3 asysty, 8 punktów. Minuta 40 do końca tej kwarty. Terry, czyżby chciał mi tutaj trójeczkę wsadzić? Williams, John, dobra, już nic z tego nie będzie.
Robinson in at the three slot. So that's the lineup for Brooklyn. Boy, I tell you what, the complexion of this game would be complete. Dobra, Barks, tutaj. Well, you know, it's still exciting to come here to the Barclays Center, this beautiful new arena, and you really like the fact that it's... Cholera, nie mam ustawionego tego, żeby mi robili zasłonę i to jest jednak... Ale kurde, no! Tak ładnie było. Dobra akcja w moim wykonaniu, ale niestety, no, niecelne. Niecelnie potem rzuciłem i dupa. Byłoby 10 punktów, tak, to mamy dalej 8, ale ocena C+, i rośnie. 40 sekund do końca tej kwarty. Nie, Terry, nie rób tego. I zrobił. Cholera. Dobra, muszę tą kwartę zakończyć. Z 30 punktami lub... Zasłona by mi się przydała. Tak jest. No i znowu, good shot selection, ale znowu nie wpadło. No jednak moja gwiazda jeszcze nie potrafi tak za każdym razem dobrze trafiać. Wiecie, to jest tak jak na początku właśnie w FIFA, kiedy nie macie dobrego zawodnika, to jednak nie można każdego rzutu wykonać tak, jakby się chciało. Kurwa, jeszcze rzucił. Terry! I ostatnia kwarta w tym dzisiejszym odcinku przed wami. Mam nadzieję, że wam się podoba taka metoda, jaką dostajecie teraz. Metoda, może taka forma. 6 minut, a my zagramy minutę 10, więc odcinek 20-minutowy to myślę, że będzie taki standard, jeśli chodzi o to. O NBA, bad call for pass, no to cholera. Chciałbym rzucić jeszcze jedną trójkę w tym spotkaniu dzisiejszym. I... Źle. Jeszcze Pierce wszedł. Nie, naprawdę. Muszę grać to spotkanie. Dobrze, pomylił się. Garnett zebrał. Czuję się, jakbym grał przeciwko Bostonowi, a... Już jestem. Muszę tą piłkę przytrzymywać jak najdłużej. Jefferson i... Aj, myślałem, że to wpakuje. Byłaby asysta. W taki sposób też można wyłapać asysty, kiedy zmusimy ich do rzutu. Poczekamy trochę. 84... 85... Jest 86-77. Ten mecz myślę, że już jest na pewno wygrany. 20 sekund do końca. Krycie indywidualne już tutaj. Jeszcze faulowany i 2 plus 1. Akcja 86-81 może być. No ale i tak już nie zdążą. Zobaczmy. Jak on to podał? Ty debilu! Jak? 13 sekund do końca i jeszcze piłka dla... Oh fuck, dla Brooklynu. Trójeczka Williams. What the fuck, brakuje im trójki. Trzymaj piłkę, zostanę faulowany, tak wiem o tym. I teraz muszę rzucić przynajmniej jeden osobisty. Fuck, pierwszy zepsuty. O cholera, ależ emocje, czy trafię, czy nie. Padł mi, wibruje. Fuck, zepsułem dwa osobiste. Czajcie to. O cholera, jeśli oni teraz trafią trójkę, to mamy dogrywkę. Nie mogę pozwolić. Williams, nie. Jest, zbiórka. 3 sekundy do końca. Mamy osobiste, ale tylko dwa. Pierce. Raczej bez problemu wpakuje jeden i drugi. Ale emocje pod koniec, ale emocje. I... Pomylił się. Koniec. Sekunda. I 9 setnych. Kurde. Jeszcze Garnett faulował.
Mamy 3 punkty. Jeśli teraz trafi, to już wygrana jest pewna. Zobaczmy. I Favors. Tak jest, koniec. To już jest koniec. Nie, 4 punktów nie odrobią. Może rzucać stąd Williams, może robić co chce. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i komentarz, co sądzicie o tej serii. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i następnym razem gramy z Bostonem. Do zobaczenia i piona.